Witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Porady Ogrodowe Flowers. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, drogich widzów. Oczywiście, drodzy Państwo, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mniej więcej będzie materiał na temat wilków od pomidorów. Wilków od pomidorów, czyli mniej więcej usuwamy wilki z pomidorów i mniej więcej co możemy dalej z tymi wilkami od pomidorów zrobić. I tu się pojawia właśnie pytanie, co byśmy mogli z tymi wilkami zrobić? No najlepiej, jakbyśmy chcieli więcej pomidorów mieć, czy więcej praktycznie pomidorów. No tak jak już mówiłem, pomidorów, tak? Byśmy chcieli mieć więcej pomidorów, więcej drzewek z pomidorami, czy też może nie drzewek, przepraszam bardzo, krzaczków z pomidorami, to najlepiej po prostu obcięte wilki albo po prostu wsadzić do ziemi i po prostu podlać, czy ukorzenić, albo po prostu, żeby się jakoś przyjęło, to po prostu do wody, a potem jak już puści korzenie, to wtedy dopiero do ziemi. Także, jeżeli byśmy chcieli cokolwiek zrobić z tymi wilkami, pozostałościami po pomidorach, to możemy zawsze je wsadzić do ziemi, albo je po prostu ukorzenić w wodzie, czy coś takiego. Także, to jest taki, jakby to powiedzieć, dosyć krótki materiał, bo po prostu nikt praktycznie nie wie, co by trzeba było zrobić z tymi pomidorami i tak dalej. Z tymi pozostałościami po pomidorach, czyli praktycznie tymi wilkami, jak to mniej więcej widzimy na zdjęciu. No niestety teraz obecnie nie jestem w ogrodzie, bo praktycznie jestem poza ogrodem. Bardzo przepraszam oczywiście, że nie było żadnego materiału dość długi czas i że po prostu nie było możliwości pokazania ogrodu, ale myślę, że jakiś materiał, myślę, że z ogrodu się, myślę, że wkrótce się pokaże. No mam taką nadzieję. Mam nadzieję też, że niektórzy z Was obejrzeli też inne materiały moje. No i oczywiście pamiętajcie też, żeby zostawić oczywiście subskrypcję i łapkę w górę, bo lecimy po 200 subskrypcji. Także mam nadzieję, że do tych 200 subskrypcji dobijemy, bo cel jest dosyć poważny, bo cel to ogólnie to jest 10 tysięcy subskrypcji, żeby jakoś przez 2 lata uzbierać te 10 tysięcy subskrypcji. Może się uda, może i nie. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi, nie? Także pamiętajmy, żeby po prostu te, jeśli usuwamy wilki, to po co je po prostu wyrzucać? Jak możemy mieć więcej tych pomidorów, czy też krzaczków, wystarczy albo do wody, żeby ukorzenić, czy od razu do ziemi. No i mamy praktycznie nowe pomidory. Nie musimy ich kupować nic, bo mamy po prostu pomidor z wilka, tak? Oczywiście mamy pomidor z wilka. I tyle praktycznie. Także tyle z mojej strony, także dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów ogrodniczych. Oczywiście to był kanał Porady Ogrodowe Flowers, także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.